Halo, halo, witam serdecznie w 57. odcinku z serii Final Fantasy XVI. No i dzisiaj po raz kolejny w dodatek The Rising Tide. Może pamiętacie, ostatnio udało nam się dotrzeć do tak zwanego Sanktuarium Czasu, gdzie to czas jest po raz kolejny zatrzymany w związku z pewnym potężnym czarem. No i mamy początek lokacji, tak zwane zastygłe skały, jeżeli dobrze pamiętam. Więc zobaczmy, jak to rzeczywiście wygląda w praktyce. Główna ścieżka niestety jest zablokowana, czyli trzeba będzie jednak przejść raczej naokoło. Już mamy jakieś surowce niby. I prócz tego raczej nic mnie nie ominęło, raczej się już nie wrócimy za pomocą parkoura. Takich opcji niestety nie ma w tym finalu. No w sumie w siódemce Rebirth było więcej możliwości parkouru, jakiegoś skakania po lokacjach. Ta gra jest bardziej liniowa jednak. Tędy materiały? Okej. O, co to za wróg? Nie wiem, mroźna bomba, czy ataki wodne będą na nie efektywne? No, z tego co widzę, raczej tak. O, kolejni. No to trzymajcie atak AOE. A to nie wiem, czy ataki tego rodzaju będą efektywne. Mroźna bomba nie jest aż taka mocna, niestety. To znaczy, ataki ogniste nie są na nią dobre. Ale woda radzi sobie już o wiele lepiej. O, uwaga! Te żywioły chyba mają jakieś tam nieznaczne znaczenie. Jak kontrujemy przeciwnika. No w innych grach jest jeszcze ważniejsze, w jakimś, nie wiem, Genshin Impact w ogóle nie można zadać obrażeń w sumie praktycznie, jakbym atakował tam ogień na przykład. Trzeba na przykład wodą, powiedzmy, ugasić. Natomiast w tej produkcji nie ma to aż tak wielkiego znaczenia z tego co widzę. Kolejna banda, od razu zbierzmy wszystkich, najlepiej z okolicy. Ale zdodżowałem perfekcyjnie. Dobra, raczej się nie zbiorą. Chciałem jednym atakiem wszystkich załatwić. O, we mnie to było, myślałem, że w tego wilczura naszego. Dobijamy. Albo podbijamy. Coś tu jeszcze jest? O, jakieś gile, dobra. No, lokacja dosyć mroczna, jakieś dungeony typowe. Rany, w którą stronę miałbym się udawać? Czyli na wprost idąc będzie zwyczajny materiał i tyle. I dalej już nie przeskoczymy, chociaż no w sumie nie jest to jakaś super stroma lokacja. Ale po gruzie raczej nie będziemy się wspinali. To nie w stylu bohatera. No i wszystkich naraz, proszę bardzo. Całkiem niezły jednak zasięg broni. Mogę w trakcie walki jeszcze zbierać materiały? Nie mogę, niestety. Nasi muszą dokończyć. Come on, kibicuję wam. Jak sobie poradzą. A
A, nowi wrogowie, nie ma tak łatwo, niestety. No cóż. Dobra, trzymajcie kombo. Chociaż na mroźną bombę nie jest to najlepszy atak. Dobra, ataki wodne są najlepsze. O, eksplozja, pora się wycofać. I can only imagine what this place must have been like before the attack. This would have been a hall of worship. There was something similar in my father's keep. The priests would deliver their sermons from the dais. Your father. Kiedyś ta lokacja musiała być przepiękna, jakieś ogromne kościoły. A teraz wszystko zrujnowane, no cóż. No ale ruiny też się jednak przyjemnie zwiedza. Pustoszałe, proszę bardzo, jakie widoki. Jesteśmy już blisko wody. Jakieś ataki dziwne, wodne. Waterbole. Jak są firebole, to są też waterbole? Nie słyszałem nigdy o takim czarze. Chociaż nie brzmi jakoś super przerażająco. Już gorzej chyba otrzymać z ognia. O, jaka banda. Just let us pass. It's all right. We'll get through this. A skupmy się na tym głównym wrogu. O, gdzie w ogóle jestem nad nim? To tornado jednak mocno przeszkadza w widoczności. Bo jakie dropy FPS-ów, coś stało. Za dużo efektów jednocześnie. Dobra, odpalmy w sumie ulta. Koleś ma całkiem dużo zdrowia. Taki AOE bez przerwy, koleś jeszcze wysadza, niesamowite. Jeszcze spadający sople. Dobra, może już bez ulta się obejdzie. Wykradło, co stoi. Ostatnia wspinaczka, to jesteśmy jakoś blisko celu. No tak, rzeczywiście, patrzcie. Chyba jesteśmy na szczycie, czyżby szykowała się walka z bossem, czy jak? Just as I thought. Jill,
Does this ether not feel somehow familiar? Yes. I sensed it the moment we arrived, though I wasn't sure until now. You can feel it too, can't you, Clive? She's calling us. You don't mean the witch? I do. Though she was more than that. Much more. She was a dominant. A dominant who once commanded the icon that now resides in both me and Clive. Of course. I don't know why I didn't see it. Who else would have the power to freeze time? None other than Shiva herself. But for her ether to endure after all these years, it's almost as if... as if she shared it with another, just as Torgal shared in my eyes. No to szykuje się prawdziwa walka z bossem. Nie to, co do tej pory. Something tells me he's not as friendly as us. My ancestors never. Kto to jest? Strażnik czasu. No, ten już ma trochę więcej zdrowia, patrząc na jego pasek. Oj, szykuje się dłuższe starcie. Jakie hity sprzedaje? Kiedy ty kombo kończysz, panie? Dobra, teraz coś mogę mu zadać. Ten koleś jest o wiele bardziej agresywny, to z pewnością. Zaraz go przebijemy przynajmniej. Kurde, i ma pasek bez przerwy w całości tego przebicia. Raz kolejny muszę się jednak przebijać przez kolesia, niestety. Wow, coś stało! Dosłownie anulował mój atak. No to już będzie o wiele trudniejsze starcie. Muszę go jakkolwiek przynajmniej raz przebić. Na razie nie widzę opcji.
Dobra, trzymaj tornado. A potrafi dosłownie uskoczyć, ale to tornado chyba będzie za nim goniło, tak? Ładne hity. Nie wiem, co się dzieje na arenie. To tornado ma swoje plusy i minusy. Wow, jakiś atak. O, no nie, nie zdążę. Dobra, to, żem oberwał. Tornado mnie wyrobiło. Najgorzej. Przybity nareszcie, czyli odpalamy ulta i to już będą lepsze postępy. A to dopiero jestem w połowie jakoś. Dobra, jeszcze to trzymaj. Jak obrywałem? Co jest? Nie miałem możliwości zdaszowania. Ta woda jest na niego najbardziej efektywna z tego, co widzę. No, nic nie mogę zrobić. Jak to boli? To jest jakieś straszliwe dosłownie. Co ja mam zrobić? Porąbane. Dobra, odpalam ulta, to w ogóle muszę przyszpić kolesia. Jeszcze czas spowalnia. Jak ulta odpaliłem, niedobrze. Wystarczysz raz kolesia przebić i będzie po robocie. Ale skończyło mi się leczenie, a to jest też słabe. Nie wiem, ja tu bez przerwy daszuję po prostu i tyle. No nie ma jak zdaszować tego. Jaki atak w ogóle? No to nieźle się bawię. Okej, przebiłem kolesia. Nice.
ta walka jest bliska. Ja już w ogóle nie mam żadnego leczenia, naprawdę. Come on. Co z kolesiem? Dobra, załatwione. Urane! Jaka ta walka była bliska. Niesamowite, że ja to wygrałem za pierwszym razem. O kurde. Now let's destroy it. And put an end to this. Wait. The spell must be weakened, not undone. But isn't that what we came here for? Did you ever stop to wonder what might happen to the tidal surge if I unraveled the whole spell at once? I didn't think so. This is going to require a bit more finesse. From wind and light, water and earth, let the silent pall of my ice. There's too much aether. Let me help. Let us help. Almost. Did it work? I think so. The thread connecting this place to the child should be broken. Meaning Walyas should finally be... free once more. Leviathan, our most profaned fragment. Its divinity defiled by the hand of man. Its spirit shackled by his hubris, till Muthos came, bringing release. Now, let the sins of man be redeemed by the hand of the servant of God. For the rest.
rest, Ifrit will handle. No dobra, w takim razie muszę się tędy teleportować. Fala, podróż, zobaczmy. Przyrządek Nepto. Tylko problem polega na tym, że ja w ogóle nie jestem przystosowany do walki. Nawet nie było żadnej możliwości, żebym uzupełnił swoje zapasy, więc to jest dosyć podejrzana kwestia. Nie, mam nadzieję, że będzie jakaś możliwość wykupienia czegokolwiek. Co my tu mamy? A dobra, mamy jakieś mikstury leczenia, więc proszę bardzo, rzeczywiście się to uzupełnia, dobra. To może jeszcze jest jakakolwiek szansa. Wiecie co, w tym miejscu chyba zakończę jednak dzisiejszy odcinek. Zrobię nie za postępy, udało się wygrać z jednym poważnym bossem, natomiast teraz idziemy na całkowicie nową lokację. Więc jeżeli was to interesuje, to polecam zostawić jajka sobie dzwonka po kolejne codziennie wychodzące materiały. No i w sumie tyle, ja się z wami żegnam, do jutra.